Ja się nazywam Sebastian Fyda. Dzisiaj opowiem troszeczkę o życiu z mikroserwisami. Moja prezentacja jest bardziej ogólnie powierzchowna, bardziej filozoficzna niż techniczna, tak więc nie będę wschodził do jakiegoś głębokiego mięsa czy kodu jak poprzedni kolega. Ale mam nadzieję, że wyciągniecie z tego coś ciekawego. Polecam w każdym momencie przerywać, zadawać pytania, jeżeli coś jest niejasne albo coś, coś Was zaciekawi. E, na koniec również przewidziane jest trochę czasu na pytania, więc startujmy. E, króciutka agenda. E, na początek dwa słowa powiem o mnie i o scenariuszu, dla którego pracuję. E, powiemy sobie o różnicach pomiędzy mikroserwisami a monolitem o pipelinach CICD i testingu. O ogólnie rozumianym observability, czyli monitoring i logi, o orchestracji automatyzacji tego wszystkiego, i o byciu on-call. I tak jak wspominałem na koniec, mam nadzieję, że zostanie nam trochę czasu na jakieś pytania. Dwa słowa o mnie. Tak jak wspominałem, pracuję obecnie dla Synarajzu. Jest to tutaj lokalna krakowska firma, dosyć duża. Od 14 lat zawodowo pracuję z Linuxami, od prawie 20 bawię się tymi literkami na czarnym tle. 7 lat temu zaczęła się moja przygoda z architekturą systemów. Od ponad 5 lat współpracuję blisko z Microsoftem i zajmuję się chmurą Azura. Mam dwa takie tytuły wyróżnienia od Microsoftu, Azure MVP oraz Regional Director. E, jestem leniwy, lubię automatyzację, e, staram się automatyzować, ale no nie zawsze mi wychodzi, bo jestem leniwy. E, pracowałem z różnymi większymi firmami, mniejszymi kilka kolorowych logo na dole. Jeśli chodzi o Synrise, e, w najprostszych słowach Synrise jest platformą automatyzacji marketingu. Możemy zbierać dane z wielu, z wielu kanałów, page wizyty, odwiedziny w sklepie, programy lolnościowe, zaangażowanie w, w kampanie mailingowe, SMS-owe, czy choćby, chociażby dane z wewnętrznych systemów naszych klientów. Na podstawie tych danych możemy przeprowadzić różnego rodzaju analizy, segmentacje, scoringi, zaprezentować na przykład klientowi naj, najkorzystniejszy dla niego baner, czy produkt, który ma największą szansę kupić. Dla przykładu, jedna z sieci kin, implementując nasze rozwiązanie, obniżyła o 24% liczby nieodebranych biletów, a o 30% zwiększyła sprzedaż, tylko i wyłącznie targetując odpowiednimi banerami ludzi i wysyłając przypomnienie SMS-owe o zbliżającym się seansie. Jeden z dużych sklepów obuwniczych wygenerował 80% więcej przeklików na produktach podobnych. Korzystając z naszej platformy sztucznej inteligencji do, do rekomendowania podobnych produktów versus to, co mieli wcześniej, kiedy samodzielnie budowali taką bazę produktów podobnych, czy też którym dany klient może być zainteresowany. Dziennie przetwarzamy około 60 milionów eventów. Dobre kilka procent PKB przechodzi przez nasz system, więc jesteśmy w stanie podać lepiej, lepiej wskaźnik inflacji niż robi to GUS. Więc w naszej codziennej pracy no, stoimy przed dość unikalnymi wyzwaniami, które nie w, każdej, w, nie w każdej firmie można spotkać. Taka też ciekawostka, w zeszłym roku Stja Nodella spotkał się z naszym prezesem, był pod, wrażeniem, takim, pod takim wrażeniem tego, co zobaczył, że samoistnie w, do, do swojego wystąpienia na kinocie w Warszawie Tech, włączył informację o naszej firmie. Jeśli myślimy sobie o cyklu życia ogólnie oprogramowania, zawsze jak oglądamy jakieś slajdy, czy Scrum Master przychodzi, coś opowiada, to widzimy takie ładne kolorowe wykresiki, jest planowanie, jest design, build, testy, review, następny sprint, znowu powinniśmy coś zaplanować, znowu powinniśmy coś, coś zrobić. Wszystko tak wygląda ładnie, ładnie na obrazkach. Jak w praktyce wychodzi, to wszyscy zapewne wiedzą. Więc, żeby sobie zbudować takie rozwiązanie, zwykle budujemy jakieś CI, tworzymy sobie jakiś pipeline, mamy jakieś środowisko testowe, deweloperskie, lokalne, stageowe, w końcu coś ląduje na produkcji. Wszystko jest fajnie i pięknie. Czym jest CI, CD i CD? Bardzo często te skróty są zamiennie, używane zamiennie. W wielkim skrócie mamy Continuous Integration, czyli um, platformę, na której integrujemy naszą aplikację, często składającą się z wielu jakiś modułów, bibliotek czy czegokolwiek innego. E, Continuous Delivery, kiedy dostarczamy coś, co jest wynikiem tego buildu i integracji, na przykład deployowalny artefakt, może to być paczka debowa, może to być cała aplikacja, może to być kontener dekorowy. No i continuous deployment, kiedy które się ten proces kończy e, deploymentem. E, niezależnie od tego, e, jaka jest nasza aplikacja, czy to są mikroserwisy, czy to jest monolit, czy cokolwiek innego, fajnie jest, jak mamy już jakąś taką automatyzację, e, powoduje to, że tych ludzkich błędów typowo jest mniej, proces jest powtarzalny, można widzieć na przykład, nie wiem, buildy zaczynają dłużej trwać, może jakieś liby przestały dobrze działać. E, daje dużo, dużo to wglądu w sam, w sam proces, sam, e, to co się dzieje z naszą aplikacją w, wraz z tym kiedy ona e, rośnie. I też e, no, mając e, pewien zautomatyzowany proces e, m, jesteśmy w stanie utrzymywać e, różne wersje naszej, a, naszej aplikacji w tym naszym składowisku artefaktów. I mieć po prostu dostęp do, do tego wszystkiego. Co innego, kiedy robimy na przykład build jakimś kapistraną na serwerze, na 30 maszynach, zaczyna się w pewnym momencie robić z tym, z tym bałagan. Więc dobrze jest sobie też artyfektować te różne rzeczy. Ale siak czy tak, co byśmy nie mieli, to już jest zawsze jakiś krok do przodu, a bardzo często robiąc jakieś konsultingi, spotykałem firmy, gdzie deployment wyglądał w postaci takiej, że wchodził po kolei ops czy deweloper na serwer i na każdym z 10 serwerów w farmie robił unbuild czy tym podobne rozwiązania. I wcale nie jest to takie niepopularne, jakby się mogło wydawać, mimo że mamy 2019 rok. No ale... Każda zdeployowana apka jest już legacy apką, więc ten cały proces projektujemy sobie, to nie jest już taki zupełnie greenfield. Musimy pamiętać o tym, że kiedykolwiek coś budujemy nowego, to bardzo rzadko pracujemy w greenfieldzie. Bardzo często o tym zapominają, e, szczególnie technika ewangeliści z Microsoftu, którzy przyjeżdżają i pokazują jak coś fajnie można zrobić na Azure, a potem patrzysz na swoje rozwiązanie i chlora, to do niczego nie pasuje. E, więc zawsze mamy jakiś, jakiś bagaż, który jest w tle. I teraz z bagażem zwykle się wiąże e, dług technologiczny. E, Zdefiniować dług można na wiele sposobów. E, najważniejszą rzeczą jest to, że on jest i że nie da go się uniknąć. E, trzeba też pamiętać, że to niekoniecznie jest coś złego. Czasami, e, zaciągając dług technologiczny, kupujemy czas. Warto tylko wiedzieć, po co ten dług technologiczny jest zaciągnięty, e, co on miał na celu, no i należy go, należy go śledzić i spłacać. I teraz jeżeli go nie spłacamy, no to ten dług nam rośnie, to powoduje, że są coraz gorsze morale, no, nikt nie chce robić w tym legacy kodzie, nikt nie chce dotykać tego smoka, to powoduje, że dostaje zwykle to student, junior czy ktoś inny do utrzymywania, powoduje to jeszcze większy bajzel, jeszcze mniejszą produktywność, jeszcze większy dług technologiczny, no i kółko się zamyka. I bardzo często jest to sytuacja, która jest przy jakichś dużych aplikacjach, które tam sobie rosły przez 10-13 lat, gdzie są obszary kodu, których no, nikt od 10 lat nie zaglądał, nie wie, co tam się dzieje. No i pojawia się błąd, czy trzeba zrobić refaktoring, czy, czy dodać jakąś tam funkcję. No i okazuje się, no kurczę, nikt tego nie spłacał, nie wiadomo, jak to w ogóle ugryźć. I bardzo często jest to model, w którym się ucieka do przodu i stwierdza. To teraz zrobimy mikroserwis. Nie, nie jest to wcale zła metoda. Zresztą, z doświadczenia powiem, że to jest jedno z lepszych podejść, kiedy już z tego naszego monolitu zaczynamy wydzielać jakieś rzeczy, zamiast właśnie spłacać dług, to naszą spłatą długu jest wyciągnięcie fragmentu z tego ogryska. I w ten sposób też powstaje pewien refaktoring, bo. E, niestety z mikroserwisami, rysunki są ładne, koncept jest ładny, ale bardzo często kończymy z tym. I tak się zwykle kończy, kiedy e, za mikroserwisy zabiera się team, który nikt, nigdy w życiu nie robił, trochę o nich poczytał, nigdy nie pracował, i kończymy z rozproszonym monolitem, gdzie 10 serwisów trzeba deployować jednocześnie, każdy jest zależny od innego. Nie jest to przetestowalne w żaden sposób. Tu też, też takie story z życia mojego i kolegi, który siedzi z tyłu. Mieliśmy platformę składającą się z w sumie kilku mikroserwisów, ale które z biegiem czasu się zrobiły tak mocno powiązane, że powstała jeszcze jedna aplikacja, która jej razem deployowała, więc de facto był. E powstał cud, który się został nazwany SAS, Depl SAS Creator <grywa> i tworzył całą platformę aplikacyjną e, na wielu serwerach. E, do tego stopnia było to tak powiązane, że nawet nie dało się jednej aplikacji przetestować samodzielnie bez, bez wszystkiego dookoła. I to nie dlatego, że były zależności, po prostu sam build na to nie pozwalał. A więc tak się zwykle kończy, szczególnie jak ludzie chcą uogólniać pewne rzeczy. E, tak, cykl życia. Mamy pewnie kilka, powiedzmy, już jesteśmy w tych mikroserwisach. No kilka sobie tam żyje zgodnie z instrukcją, ale mamy jakiegoś konia, gdzie zespół był, ktoś się tym jeden człowiek zajmował, uderzył go autobus. Nikt już się tym nie zajmuje, nikt nie chce tego dotykać. Mamy ten kawałek ogryska, który nam został z tego dużego monolitu. Więc zazwyczaj to już nie jest tak super pięknie, że, że idziemy. I co to powoduje? No, pewne serwisy rozwijają się szybciej niż inne. Więc jeden team, czy jeden z deweloperów, który będzie odpowiedzialny za. Któryś z serwisów. Pewnie swoje zadanie już zrobi. Dawno będzie chciał się zmerdżować do Mastera, albo się smerdzuje. No, inny team będzie jeszcze czekał. Zwykle UI albo jest bardzo do przodu, bo działa sobie na jakieś założenia, które były wcześniej podjęte, albo jest bardzo do tyłu w stosunku do backendu. No i zaczyna nam się to wszystko rozjeżdżać. Byliście w tym miejscu już, prawda? No tak widzę po uśmiechach. No i. E tak samo jak z Javascriptem, z mikroserwisami jest bardzo podobnie. Jest bardzo, jest kilka patternów i bardzo dużo antypaternów, jak do tego podejść. Więc wymaga, sam start z mikroserwisami wymaga po prostu najpierw zdobycia sporej wiedzy, a jeszcze lepiej doświadczenia. No co za tym idzie, no uczmy się na błędach, ale najchętniej na swoich. E, więc bardzo polecam czytanie różnych fuck-up stories, które różne firmy produkują, e, gdzie często, często jest to podczytane jakimś tematem typu byliśmy na Google i nie działało, więc przeszliśmy do Azura. Ale między wierszami można wyczytać, co tak naprawdę schronili w swojej architekturze aplikacyjnej, czy wręcz są firmy, które się prost przejmuje: Zrobiliśmy to źle, byliśmy głupi, uczcie się na, na, na naszych błędach, tego jest smultum w internecie. E, I zapewniam, że które, którykolwiek z tych historii byście nie wzięli, to przynajmniej jedna trzecia jej dotyczy waszej firmy. No fajnie, mamy sobie te nasze mikroserwisy. Porobiliśmy sobie nawet jakieś CI, CD, mamy jakieś kontenery, bo to modne przy mikroserwisie, przy mikroserwisach. Wszystko nam się buduje, storuje, składuje. Mamy nawet jakąś produkcję, no ale powiedzmy, chcielibyśmy mieć jakieś środowiska testowe czy stagingowe. No i teraz sobie wyobraźcie sytuację, że mamy 12 teamów, 50 deweloperów, prawie setkę mikroserwisów. Kilku testerów, którzy by chcieli to jakoś ogarnąć. No i co? I nagle się okazuje, że w wersji platformy czy aplikacji, którą firma buduje, jest w danym momencie przynajmniej kilka równoległych. Kilka epików gdzieś jest zbudowanych, kilka różnych funkcjonalności w różnej z tych aplikacji. No i pojawiają się zależności, więc no, mikroserwisy są proste, jak jazda na rowerze. Więc tak jak już wspominałem, każdy team ma swoje velocity i nagle się okazuje, że to co robi team A zależy od endpointu, który miał wystawić team B w apce C, ale oni są dopiero na testach, a inni dopiero realizują wstępne założenia. Czy okazało się w połowie procesu, gdzie budowali, że podejście, które wzięli się no nie nadaje do tego co ma być, więc zgodnie z Agile'owym podejściem zaczęli od początku? Chwała im za to. No, ale okazuje się, że nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy popchnąć i są zablokowani ludzie. I kończy się tak, że pewne branże zaczynają żyć dłużej w aplikacji niż powinny. Ehm, jeden branch czekał na, z jakąś funkcjonalnością na to, aż inny team coś skończy. W międzyczasie ktoś inny zrobił refactoring w tej apce. No, i potem ten branch jest niemerżowalny, znowu się zaczyna kręcenie całego procesu testów, wszystkiego od początku. E, więc to są pewne zagrożenia, które wziąć trzeba pod uwagę. I tu jest bardzo duża rola projekt żeby tym sensownie zarządzać. To Są zazwyczaj tacy darmozjadzi w firmach, ale e, wbrew pozorom bardzo przydatni ludzie, jeżeli wiedzą, co robią. E, tak więc. Trzeba brać to pod uwagę, że takie sytuacje mogą, mogą wystąpić i wcale nie jest tak różowo. Teoretycznie mówimy sobie mniejszy codebase, bo mikroserwis to tam nie powinno być konfliktów, no ale w praktyce się okazuje, że, że jednak są. No chyba, że pójdziemy w ekstremum, tak jak jeden z dużych polskich portali, gdzie mają ponad 1500 mikroserwisów. Największy to jedna klasa, najmniejszy to jedna metoda. No to tam faktycznie nie, ma, nie może być konfliktów, bo jak powstaje jakakolwiek nowa funkcjonalność, to powstaje jako nowy mikroserwis, a istniejącego już i tak nikt nie dotyka. No i teraz wyobraźmy sobie taką bardzo prostą aplikację mikroserwisową. A zależy od F, F od G, i od H, to zależy od Mongo, to od C. I gdybyśmy to, chcieli to tak klasycznie sobie odpalić, nie wiem, testy integracyjne czy end-to-end -end na aplikacji, dajmy na to G, to nagle się poka okazuje, że potrzebujemy mieć w tym środowisku jeszcze H, C, D. I teraz pytanie, w jakich wersjach? A co, jeżeli A, to byśmy musieli kompletne środowisko zbudować za każdym razem, kiedy odpalają się testy na CI? Więc musi być jakieś mądrzejsze podejście do tego. Na szczęście jest. Są to różne duplikaty testów. Jest w sumie taka fajna definicja zrobiona przez gości z Google. nas do znalezienia tym linkiem. Ona już ma trochę lat, ale jest dosyć prawdziwa. Jest też trochę lepsze opracowanie Cindy Shirharan, znane jako copy construct. Polecam w ogóle przeczytać tego bloga Cindy od deski do deski, bo niezależnie od tego, czy się identyfikujecie bardziej jako dev, czy bardziej jako ops, to mnóstwo ciekawych rzeczy tam znajdziecie. W skrócie Google dzieli testy na takie trzy kategorie, na moki, na fejki i na staby. One się różnią tym tak naprawdę, która strona dany, test, dany element wystawia. Czy to jest taka mikroaplikacja, która udaje prawdziwą aplikację i ma tylko zahardkodowane odpowiedzi? Czy jest to moka podobny jak w Unit testach robimy do bazy danych? Wszystkie służą temu, żeby móc gdzieś ten nasz. Flow aplikacyjny, po prostu przeciąć na jakimś miejscu i zastąpić czymś, co jest lekkie, co możemy uruchomić i zapewnia pewne stałe, stałe odpowiedzi, pozwalające nam na przetestowanie tej konkretnej aplikacji. Czyli chcemy przetestować G, a nie błędy w aplikacji C, które, z której to G e, sobie skorzystało. Więc dzięki temu mamy pewność, że testujemy dokładnie tą, a nie wszystkie inne rzeczy dookoła. E ale też jest lepsza metoda. Jeżeli programowaliście trochę w Java i korzystaliście ze Spring Boot'a, to, to tam jest też e, dosyć ciekawy gotowiec do tego. Nazywa się to Consumer Driven Contract, e, gdzie znowuż e, dla każdego klienta aplikacji tworzymy taką umowę, e, w jaki sposób będziemy się ta aplikacja kliencka będzie się z naszą aplikacją serwerową, nazwijmy to, e, porozumiewywać. W przypadku poprzednich tych fejków czy stabów udawaliśmy tą aplikację producent, produktową. W przypadku kontraktu, tak jak wspomniałem, jest to dla każdej aplikacji konsumerskiej. Więc tej pracy jest więcej, ale zapewnia, gwarantuje w zasadzie 100% zgodność to, że api, którym się porozumiewamy, jeżeli będzie zgodne z kontraktem, to te apki się dogadają i. I można, I można tego używać. No i na bazie kontraktów bardzo łatwo jesteśmy w stanie dla każdej takiej aplikacji zbudować staba. E, czyli jeżeli mamy, e, wracając do naszego tego schematu, jeżeli mielibyśmy aplikację, e, weźmy sobie G, mamy taki kontrakt do, do porozumiewania się z aplikacją C. To po prostu na podstawie tego kontraktu generujemy miniaturkę tego serwisu C, która po prostu pozwala nam zasymulować go i wszystko co jest za nim dalej, w tym zakresie, który aplikacja G potrzebuje i na jaki jest umówione z kontraktem. I analogicznie aplikacja B, jakbyśmy chcieli ją przetestować, też może skorzystać z kontraktu, jeżeli ma zawarty kontrakt z aplikacją C, ale to już będzie inny kontrakt i inny, inny stab zostanie, na podstawie tego kontraktu wygenerowane. E, no, kontrakty są fajne, ale e, kiedy sobie testujemy, zazwyczaj skupiamy się na funkcjonalnych testach, e, czy nawet m, czasami na testach wydajnościowych, ale na samej aplikacji czy tych mikroserwisach, które się budują. E, I bardzo łatwo jest zapomnieć, mając różne moki, modele, t, e, środowiska pełne stabów testowych. Że one odpowiadają w pewien określony sposób, nawet z opóźnieniem, które zaprogramujemy, ale przewidywalnie. Baza nigdy nie będzie odpowiadać przewidywalnie. Z dużo czynników, które mogą wpłynąć, sieci również nie będą się zachowywać przewidywalnie. Na przykład, jeżeli naszym stabem jest endpoint do CDN-u OWS-owego czy azurowego, w którym chcemy zinwalidować cache, Raz odpowie, raz nie odpowie, raz szybciej, raz później. I o tym łatwo jest zapomnieć, mając takie zautomatyzowane w pełni środowisko, więc czasami też no, dobrze jest spojrzeć na to, na które usługi mają wpływ inne rzeczy niż, niż jesteśmy w stanie kontrolować i zastanowić się, co się stanie, kiedy coś się z nimi stanie. E, pomocą często przychodzi w takich sytuacjach różne narzędzia do odgrywania trafiku, chociażby Cloud Draft gdzie na jakiejś kopii mikroserwisu jesteśmy w stanie wstrzyknąć bibliotekę, e, która przechwyci cały ruch HTTP i przerzuci na na przykład na nasze środowisko testowe, bo ciężko e, w przypadku na przykład Sunrise'u, gdzie w zasadzie bazujemy na eventach, które spływają od klientów na bieżąco, no ciężko jest sobie nawet jakimś generatorem wygenerować to, co faktycznie klienci potrafią przysłać. E, taki ciekawy przykład, nam się trafił ostatnio klient, który zamiast kod trackingowy ze swojego panelu skopiować z, z numerkiem kodu trackingowego, przykleił z dokumentacji, gdzie wszystkie kody były XXX. A więc takie dane się pojawiają. No, na testach nikt by na to nie wpadł, była jakaś walidacja, ale no, zaczęły takie rzeczy, takie rzeczy uderzać. I dużo łatwiej jest wtedy też takie rzeczy zauważyć, odgrywając sobie prawdziwy trafik. Możemy też w tym momencie obserwować jak to się zachowuje, szczególnie jeżeli jest to multitenantowa aplikacja, gdzie dużo zależy od rozkładu ruchu pomiędzy poszczególnych klientów, gdzie na przykład jeżeli przyjdzie bardzo dużo eventów od jednego klienta to przestajemy korzystać z mechanizmów, które korzystają właśnie z partycjonowania, bo wszystkie dane są w jednej partycji w tym momencie. Mogą być danego klienta takie sytuacje, potrafią się zdarzać, więc odgrywanie trafiku jest jednym z lepszych sposobów na upewnienie się, że, że to, co budujemy w mikroserwisowym świecie, będzie sobie działać. Oczywiście możemy to zrobić też w, w monolicie, ale w mikroserwisach jest dużo łatwiej, bo możemy odegrać ruch na elementach, które nas przede wszystkim interesują, a nie na całości aplikacji. No i testowanie no, nigdy się nie kończy, jak Charity Myers stwierdziła, testing doesn't end when shit is deployed, i to jest bardzo prawdziwe stwierdzenie. Bardzo dużo rzeczy jesteśmy w stanie zobaczyć dopiero na produkcji. Na prawdziwym ruchu jesteśmy się w stanie się dowiedzieć. Jak się zachowuje nasza aplikacja w, z danymi włączonymi feature'ami, czy używając feature flagging, czy jeżeli chcemy zrobić a testing, no ciężko jest to zrobić na, na stage'u, czy zmierzyć zaangażowanie użytkownika w, w aplikację z daną wersją, testy UX-owe, usability, e, rozproszony monitoring tego jak się to zachowuje w dużej skali, gdzie wiadomo, że środowisko powiedzmy testowe, jakbyśmy chcieli postawić do takiej dużej skali, no to zaczyna się robić strasznie drogie. I nie należy się tego bać. Oczywiście nie należy wszystkiego bezmyślnie wypuszczać na, na, na produkcję. Jesteśmy bardzo dużo testów w stanie zrobić na, na stage'u włącznie z testami obciążeniowymi. Ale również na produkcji następuje pewien sposób testingu. Zresztą, robiąc deployment typu kanary, czyli wrzucając nową wersję aplikacji na jeden z nodów i patrząc, jak ona się zachowuje względem reszty, jest to też forma testu. I dlatego właśnie nam jest potrzebne observability. Tutaj kolega wcześniej wspominał o Prometeuszu. Prometeusz jest tak naprawdę bazą danych Time Series. Czyli względem punktu na osi czasu trzyma jakąś wartość wyciągniętą z metryki. Tak jak kolega wspominał, jest to rozwiązanie typu pull, czyli łączy się do jakiegoś endpointu HTTP, gdzie są metryki i dokładnie jest to JSON wystawiony w jego formacie. Czyli jest po prostu labelka i wartość liczbowa. Która tej dotyczy i może zbierać bardzo dużo rzeczy. Może sobie łączyć się do tak zwanych eksporterów, czyli malutkiego demona, który na przykład wystawia dane z MySQL-a, z Postgresa, dane systemowe. Czy dowolna aplikacja, którą macie, eee, może również wystawić swoje metryki o tym, nie wiem, przetwarzam właśnie zakup, albo nie, jestem w stanie OK, albo nie, albo mam tysiąc klientów połączonych. Eee, cokolwiek, chcemy, cokolwiek chcemy wiedzieć. I zasada jest prosta. Zbieramy wszystko alertujemy na tym co istotne, ale zbieramy absolutnie wszystko co siedząc na, na kibulku byłeś w stanie wymyślić, bo to się kiedyś, kiedyś przyda, a na pewno nie zaszkodzi. I tutaj you ain't gonna need it, no, nie ma zastosowania, warto zbierać tyle metryk ile się da. E, oczywiście e, o tyle z głową, że Prometeusz lubi szybko puchnąć, więc e, no, u nas już potrafi ponad 20 giga wciągnąć RAMu. Tylko na bieżące, z, na bieżące zadania. No i następnie możemy sobie to wszystko zwizualizować na grafanie, czy używając setki innych tuli, tool, czy zrobić na tym dowolne alerty. I prometor jest o tyle jeszcze fajny, że integruje się z wieloma rozwiązaniami związanymi z mikroserwisami, z rozwiązaniami chmurowymi, także nie, nie musimy wskazywać mu wielu targetów, tylko wiele targetów jest sobie w stanie samodzielnie odnaleźć po podstawowych regułach coś, co no w się było niewykonalne, a Prometo już tam ogarnia ładnie. Wracając do tego Kanary deploymentu jeszcze, e, kiedy sobie go zdeployowaliśmy, taką aplikację dostała na przykład 1% ruchu i możemy sobie obserwować coś, co się nazywa RED, czyli request rate, error rate i duration. I teraz jeżeli e, nasza nowa kopia, na przykład tutaj response time wskoczył w niej, no to coś jest nie tak, być może trzeba zrobić rollback i cofnąć się do starej wersji. Jeżeli nam ilość błędów skoczyła, również jest coś nie tak, jak spadła, super. Podobnie jeżeli na przykład liczba requestów przetwarzanych w takiej aplikacji spadła, no to coś spowodowało, że ten ruch do tej aplikacji nie trafia. I tylko mając bardzo poszatkowaną aplikację na dużo mikroserwisów i tylko Red monitoring, jesteś w stanie bardzo precyzyjnie wskazać, w której części Twojego systemu jest, jest problem ten portal, o którym wspominałem, w zasadzie mają tylko i wyłącznie red i nie mają pojęcia nawet ile mają tych kopii mikroserwisów różnych konkretnych aplikacji, to kompletnie nie interesuje, ich interesuje, czy jest capacity i czy, czy te trzy parametry są w, oczekiwanym, w oczekiwanej normie. No ale czasami pojawia się problem i trzeba e, zobaczyć, którędy nasz request przeszedł, co się z nim stało, gdzie się działo, dlaczego jest wolno. E, Przychodzą nam tutaj z pomocą takie narzędzia jak Jagger i Zipkin, które potrafią prześledzić podobnie jak New Relic, co się działo z, co się działo z danym requestem. O tyle o ile New Relic potrafi to prześledzić w obrębie jednej aplikacji, to Jagger potrafi sobie zobaczyć, jak to przechodziło poprzez poszczególne mikroserwisy. I dla przykładu mamy tutaj, że na MongoDB na serwisie F trwało coś 214 milisekund, a GET na serwisie C w całości 580, z czego 319 jakieś wyszukiwanie nam Mongo. Bardzo łatwo w tym momencie możemy zdiagnozować w której metodzie, którego mikroserwisu jest de facto problem, czy w której zależności. No czy będziemy to łatwo naprawdę nie naprawić, no to to już jest inna historia, ale przynajmniej będziemy wiedzieć gdzie szukać, a nie no dobra mam logi i piszę do tego kolejny debug, który niczego nie wnosi. Jak to działa? Jagger dokłada do każdego requestu tracking ID, po którym jest w stanie śledzić to, co się przechodziło. Może to działać jako w modelu state kartowym, czyli do każdego kontenera, każdego mikroserwisu dokładamy... Takie proxy, podobnie jak Nginx, działające, które, które może wstrzykiwać te dane, albo może być to po prostu lip, który w, podobnie jak New Relic wbudowujemy w naszą aplikację, więc podejść jest kilka, ale no, pozwala nam dowiedzieć się, co, co w trawie piszczy, co się dzieje w naszej rozproszonej aplikacji. I najczęściej z mikroserwisami jest kojarzony Kubernetes jako święty gral mikroserwisów, gdzie rozwiązał problem infrastruktury dokonując pewnej abstrakcji. jeżeli ktoś miał do czynienia z Kubernetesem, albo nie miał, czy tak polecam obejrzeć sobie komiks Briana Dorslaya. To jest gość z marketingu Google, więc komiks jest trochę marketingowy, ale bardzo fajnie pokazuje, szczególnie dla nietechnicznych ludzi i takich PMów, product ownerów, którzy by chcieli zrozumieć, jak to działa, czym to się i dlaczego to jest fajne więc polecam go sobie obejrzeć. No i co nam daje Kubernetes? Daje nam pewną warstwę abstrakcji pomiędzy infrastrukturą a kodem, ja to nazywam runtime as code, gdzie jesteśmy w stanie w prostych jamlach opisać to, co byśmy w tym naszym ansible nieszczęsnym Opisali ilość rolami, instalowanie jakiegoś Nginxa, coś w środku robienie. Jesteśmy to w stanie sobie po prostu uruchomić, kontener, poskładać infrastrukturę tak jak chcemy. Deweloperzy kompletnie nie są zależni w tym momencie od adminów, nie czekają na przygotowanie jakieś środowisko, jakieś miejsce do wrzucania kodu, jakiś proces buildowy. Po prostu, jeżeli mają prawo do deployowania, jadą. Pamiętam, jak startowaliśmy z projektem Kubernetes na razie, było wtedy 7 aplikacji, teraz, tak jak wspominałem, jest blisko 100. Po wystartowaniu Kubernetesa i przeniesieniu chyba pierwszych 4 czy 5 aplikacji, tydzień nie zaglądałem na klaster robiąc inne zadania. Patrzę na przykład, jest z aplikacji 11, które powstały w międzyczasie, o których nie miałem pojęcia i kompletnie nie byłem potrzebny deweloperom do uruchomienia tego. I to no, dużo dało takiej radości, fajnie, nie czekają na mnie, są niezależni, mogą robić to, e, to co chcą. No i przede wszystkim pozwala też łatwo oddać tą władzę nad deploymentem, release'ami e, do tego teamu, który się powinien tym zajmować, bez tego przerzucania za ścianę. Więc łatwo pozwala e, wprowadzić, ty to napisałeś, ty to uruchom, ty to, ty to obserwuj. E, to o czym się często zapomina, szczególnie firmy, które zaczynają z Kubernetem, to to, że sam Kubernetes jest event driven. Znaczy się, jeżeli nawet wydamy jakieś polecenie API-serwerowi, czy cokolwiek zostanie jakiś event wyemitowany w samym systemie, to nie znaczy, że coś go skonsumuje i wykona odpowiednie zadanie. Ee, Kubernetes jest systemem, który jest eventually consistent, więc jak powiemy, jest duży ruch, chcę zamiast trzech kopii mojej aplikacji, chcę mieć 8. To będę miał to 8, ale za chwilę. To chwilę może potrwać, w międzyczasie już ten pik może minąć. E, kiedy zdeployujemy nową wersję aplikacji, to ona też nie powstanie natychmiast, tylko chwilę zajmie. Szczególnie kiedy mamy włączony rolling upgrade, e, deployujemy sobie nową kopię aplikacji, było trzy kopie, powstały dwie nowe, ale te trzy stare jeszcze przyjmują ruch, więc nasza aplikacja musi być tak zbudowana żeby być w stanie przyjąć i ruch do starej wersji i do nowej wersji tej aplikacji. Następnie dwie stare kopie zostaną złożone, powstanie nowa trzecia, stara trzecia zostanie złożona. A więc po kilkunastu sekundach, kilku minutach uzyskamy stan oczekiwany, czyli mamy trzy kopie nowej wersji aplikacji, ale przez moment jest coś innego. Alternatywą do tego byłoby po prostu skasowanie starej wersji w granie nowej, ale wtedy mamy downtime. Więc yy, o takich rzeczach też należy pamiętać. No i co za tym idzie? Wypada mieć jakiś retry logic, bo akurat możemy trafić w naszym ir do aplikacji, która umiera, albo jeszcze event wyemitowany, usuń tą kopię z load balancera nie został skonsumowany, więc mimo że ta aplikacja już nie przyjmuje ruchu, to coś do niej trafiło. I to jest zresztą w każdym. Nie tylko mikroserwisowym, ale w każdym chmurowym środowisku, gdzie chmura to jest stan permanentnej awarii, jest, jest dosyć ważne, bo może się tak zdarzyć, że nasza aplikacja jest czymś zajęta, timeoutuje, któryś z mikroserwisów. Więc pytanie jest do logiki biznesowej, czy to, że spróbujemy jeszcze raz i wydłużymy obsługę całego requestu o kolejne kilkaset milisekund, jest istotne, czy nie. W tym razie mamy takie. Takie miejsca, gdzie jest to istotne, i takie miejsca, gdzie nie jest to istotne, i trzeba po prostu sobie ten retry-logic też dobrać na pytanie, czy chcemy. Na pewno możemy chcieć próbować 10 razy, możemy chcieć spróbować tylko jeszcze raz, ale siak czy tak warto taki retry-logic mieć. I teraz możemy to kodować w aplikacji sami, albo możemy to troszkę zautomatyzować. Zresztą przy mikroserwisach autobutyzujemy wszystko, absolutnie wszystko, co się da bo przy pewnej skali już nie da się robić tego po prostu ręcznie albo jest to bardzo kosztowne. Jest coś takiego jak serwis mesh, jednym z takich rozwiązań serwis meshowych jest Istio. Istio działa tak, że do każdej naszej aplikacji istniejącej na Kubernetesie, bo to jest stricte powiązane, wstrzykuje jeszcze sobie proxy, na tym proxy również może śledzić wszystkie requesty, może zrobić retry logic, dla przykładu mieliśmy aplikację ESA web app, która chciała uderzyć do ESA logic, SA logic nie odpowiedziało z jakichś przyczyn, nie udało się, więc automatycznie zrobiła retry do innej kopii. Mimo, że teoretycznie za chwilę już load balancer tam tą starą wersję jeszcze odetnie, ale e, z jakichś przyczyn mógł tego jeszcze nie zrobić, więc takie mamy rzeczy od kopa gotowe, mamy też od kopa gotowy red monitoring, więc od razu mamy też wiedzę o tym, co się dzieje w każdym serwisie. Eee, mamy też od razu AB testy, czyli możemy sobie prosić 1% ruchu do nowej kopii. W samym Kubernetesie w Rolling Update się tego nie da zrobić, bo możemy kupić, zrobić sobie co najwyżej jedną kopię. Więc jeżeli mieliśmy, nasza aplikacja miała trzy kopie, dodaliśmy jedną nową, to dostaje 25% ruchu. A jakbyśmy chcieli prosić 1%, no to potrzebujemy już serwis Mesh. I to nam daje jeszcze bardzo dużo dodatkowych featureów, które pozwalają na, na bardzo dokładny wgląd w to, co się w całej platformie dzieje. I dopiero kiedy jesteśmy w takim miejscu, mamy pełen monitoring tego, co się dzieje, mamy pełen ogląd tego, jest to, mamy pełną kontrolę, ile procent ruchu idzie gdzie i gdzie ten ruch idzie, e, dopiero wtedy zaczynamy widzieć siłę e, mikroserwisów. Wcześniej e, Dużo to problemów rozwiązuje, ale też dużo, dużo stwarza i łatwo się bardzo łatwo się potknąć. I teraz onko. powiem wam tak, działa to cuda. W pierwszym tygodniu onkolu nagle się okaże, że problemy, które były nierozwiązywalne, są rozwiązane przed obiadem w poniedziałek, w następnym tygodniu. Eee, tylko dlatego, że kogoś to obudziło w nocy i nie byliście, nie byliście to wy. Eee, po drugie, jak cała firma, nawet mniej techniczni ludzie są na onkolach, wiedza propaguje się. I zadaniem takiego człowieka na onkolu nie jest byciem w stanie rozwiązać wszystkich problemów, bo może się zepsuć hardware, może być jakiś włam, może być problem z performancem, może być w kodzie bug. Nie, ten człowiek nie musi wiedzieć wszystkiego. Ma zrobić tylko jedną rzecz: przeanalizować problem. Stwierdzić, czy jest w stanie go naprawić, i stwierdzić, kto jest go w stanie naprawić, i to odpowiednio do tej odpowiedniej osoby wyeskalować taki problem. E, bardzo często już samo, samo przejrzenie blogów, przejrzenie metryk pozwala okazać się, aha, dobra, trzeba zrestartować jedną aplikację. Albo tej drugiej osoby, do której zadzwoni przez telefon, jest w stanie od razu powiedzieć i tam być może będzie w stanie od razu wskazać rozwiązania. E, bardzo dobrym też podejściem jest, że przy każdym alercie, który dostajemy, jest faku, co się z tym robi, jakie są typowe rozwiązania, jakie są typowe problemy, które z, które z tym alertem są związane. Bardzo szybko cały zespół uczy się, jak działa cała platforma i potrafi rozwiązywać wiele problemów. No i taki routing ma jedną zaletę. Tylko jeden cierpi, a nie cała firma, do której będzie ktoś z marketingu randomowo dzwonił, szukając problemów. Wy sobie słatnie szpicie po pijaku, a tu do was coś dzwoni. Odpowiada ci, no ale ja i tak nic nie mogę. No, indziej. A tak, taki jeden delikwent, jeden wieczór pocierpi. No być może będzie musiał do Was zadzwonić, ale wtedy nie rozmawiacie z wiceprezesem do spraw sprzedaży koszulek w Chinach, tylko z kolegą, który zrozumie, że Was prosi o pomoc. I taki problem jest też łatwiej rozwiązać, i wszyscy są szczęśliwi. Więc niniejszym dziękuję i zapraszam do katowania pytaniami. Jeszcze mamy trochę czasu, czy są pytania? Wczoraj? E, wczoraj padł system zarządzania rolami użytkowników w Active Directory, które jest niestety centralne na wszystkie regiony, więc nigdzie na świecie się nie dało zalogować. E, żeby było śmieszniej, to centralne na cały świat jest trzymane w Amsterdamie, czyli w Europie Zachodniej, więc to głównie Europa miała problem, bo Amerykanie jeszcze byli w stanie trochę z pokorzystać. Moje pytanie jest odnośnie Jaggera. Jak on wpływa na performance i e, czy jest e, możliwość zaadaptowania go do takich e, e, solucji bazujących właśnie na, na kawce, na systemach kolejkowych? Czy tam jest też możliwość dodania trakowania? E, w, znaczy w aplikacji, która konsumuje tą kawkę albo produkuje na kawkę jak najbardziej. Jeśli chodzi o wpływ performance'u, no nie jest on niezerowy, ale też nie jest jakiś, jakiś gigantyczny. I tak naprawdę dużo zależy od tego, w um, można sterować, jaki procent ruchu chcesz przechwycić, a, a jaki nie. Więc w zależności od tego, no tak naprawdę jak, two, jak duże są twoje requesty, ile ich jest, no to ten jager będzie ci albo wciągał więcej zasobów, albo mniej, co może wpłynąć ci na performance. Ale tak jeżeli chodzi o sam wpływ to ma na czas request to nie jest dużo większy niż tyle co Nginx wprowadza.